Siemanko, z tej strony Araulen i witam was bardzo serdecznie w trzecim odcinku symulatora Farmy 2015. Trochę mnie tu nie było, ale jak widzicie zaszły zmiany na mapce, tak? Ponieważ były live streamy i ja te live streamy robię i zachęcam was gorąco do uczestniczenia w nich. Tymczasem wozimy słomę, którą naprawdę nie mam ochoty wozić i nie wiem, czy nie oleję tego pola, szczerze mówiąc, bo naprawdę słoma, wożenie słomy to jakaś masakra, niestety. Tur jest totalnie nieintuicyjny, w związku z czym no nie idzie w żaden sposób dojść z tym do ładu, że tak powiem. W dzisiejszym odcinku chciałbym sobie z wami porozmawiać o planach prac na najbliższe miesiące. O co chodzi? Plany prac. Tak jak mówiłem, a zapewne mówiłem, nie kojarzę, teraz zapewne mówiłem. Gra będzie miała swoją premierę światową, która nie jest jeszcze określona kiedy, po prostu, tak? Nie ma określenia, kiedy ta premiera światowa będzie miała miejsce. Ale jest już plan prac, co ta światowa wersja będzie zawierała. I spokojnie, bo chodzi właśnie o to, że światowa wersja będzie jednocześnie update'em do polskiej wersji, w związku z czym polska wersja będzie miała identyczną zawartość co ta światowa. Więc przejdźmy do rzeczy i podczas ładowania sobie pogadamy właśnie o tym, co ta światowa wersja będzie zawierała, a będzie zawierała naprawdę dużo. Zacznijmy od tego, że pojawi się wreszcie pełna teselacja, tak? No, wchodź. Ale ja to ładuję, to masakra. Pojawi się wreszcie pełna teselacja, czyli wiecie, zamiast takich obiektów 3D, które teraz są, zamiast tych tekstur specjalnych, będzie ta gleba będzie prawdziwa, że tak powiem. Czyli podczas orki na przykład będzie widać, jak to pięknie te skiby wychodzą z gleby, a nie pojawiają się jako tekstura. Czyli jeśli ktoś oglądał Agrara 2013 u mnie, bądź sam grał, wie dokładnie, jak to wygląda. I właśnie identycznie będzie to wyglądać tutaj. Wreszcie taka pełna gleba 3D. Ale ja to ładuję. Pełna gleba 3D. Z pełną funkcjonalnością, czyli wiecie, tam różne takie oddziaływania na traktor, że traktor skacze i tak dalej. Między innymi właśnie takie coś, pełne 3D wreszcie, a nie tekstura. Co jest naprawdę dużym postępem. Co jeszcze? Poprawiony multik. Tak, wreszcie w pełni działający, poprawiony multik. Mody. Okej, jestem z powrotem. Wybaczcie moje cięcie, ale pies szczekał i musiałem zobaczyć, co się dzieje. Szczerze mówiąc, nie wiem, na czym skończyłem. Dlatego może to załadujemy. Cholera. Wiecie co? Chyba nie będę się z tym męczył, bo to nie ma sensu. Czy jest możliwość, nie wiem, sprzedania tego pola albo coś? Może jak zamienię pole na sad, to zniknie, bo nie ma sensu mi się męczyć z tym złożeniem. Nie cierpię tego. Cholera, ble i tak zostały. Nic, słuchajcie, pojedziemy na następne pole, ponieważ nie ma sensu, żebym ja się tu męczył z tym, bo mi to i tak nie idzie. Tur jest kompletnie nieintuicyjny i tych belno nie idzie w żaden sposób swozić. Co tu mamy na następnych polach?
poziom nawożenia spulchniony, obsiany. Możemy ponawozić sobie. Tylko czy ja mam jakiś rozsiewacz? Podejrzewam, że nie mam. Ta mapa jest trochę uboższa niż Europa, niestety. Nie mam żadnego rozsiewacza. No to trudno. Weźmiemy się od razu za sianie i ten traktor będzie zastępował mi tego żółto-czerwonego, ponieważ tamtego musiałem sprzedać, bo inaczej bym się nie wyrobił z prasą i przyczepą na belki. Niestety okazało się to bez sensu. Trudno. Załadujemy nasionka i pojedziemy siać. Co my tu mamy? Soja. Nie chcę soi. Jęczmień. Co by tu? Może rzepak. Wiecie, rzepak zasiejemy. Kupimy trochę tego rzepaku. Rzepak. Tyle powinno wystarczyć. I napełnimy rzepakiem. Okej. I jedziemy na pole. W międzyczasie jeszcze pogadam właśnie o tych zmianach. I zastanawiam się właśnie, czy mówić o tych zmianach teraz, czy zrobić specjalny odcinek informacyjny, w którym przekazałbym wam idealnie wszystkie zmiany. Więc umówimy się tak. Podam wam teraz tylko te najważniejsze. A wy mi napiszecie w komentarzach, czy chcecie specjalny nowy odcinek, w którym przedstawiłbym wam w jakiejś fajnej, zmontowanej formie wszystkie zmiany, jakie zajdą w grze. Także teraz siejemy. A ja wam powiem jakieś tam małe rzeczy, które się zmienią. Warte uwagi jest na przykład nowy system zleceń od sąsiadów. Ogłoszenie na tablicy w mieście, wybór zleceń, które chcemy wykonać. Kary za niewywiązanie się w terminie. Myślę, że coś ciekawego. Podobna rzecz w farmingu, ale tutaj myślę, że w mniej upierdliwej formie, że tak powiem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że wam się to spodoba. Kolejną rzeczą jest możliwość do kupienia ciężarówki i zlecenia na dowożenie sąsiadom nasion, pestycydów i innych rzeczy. To także byłoby w formie zleceń, tylko że gdybyśmy nie mieli tego tira, to te zlecenia byłyby nieaktywne. Z takich małych rzeczy jest to na przykład powiększana mapa GPS, o której wspominałem na odcinku bądź live'ie którymś, aktywne lusterka, kamera cofania czy poprawa wyglądu sosny, która jest taka sobie obecnie i my się z tym zgadzamy i ludzie się z tym zgadzają. Więcej rzeczy myślę, że nie będę mówił. Napiszcie proszę, czy chcecie właśnie taki odcinek czysto informacyjny, w którym przedstawiam wam te nowości, które się pojawią w grze. Jeśli nie chcecie, umówimy się, że wszystko wam przedstawię w kolejnym odcinku Let's Playa, żebyście byli na bieżąco. Okej, jestem z powrotem, wybaczcie, ale ktoś sobie ze mnie dzisiaj jaja robi. To już odebrałem właśnie trzeci głuchy telefon, co nie jest raczej przyjemne. Ktoś się chyba uparł na mnie, wiecie? Nie fajna rzecz, ale cóż, no... kogoś się głupie żarty trzymają. Okej, więc siejemy. I słuchajcie, przepraszam, że jest ostatnio mało odcinków. Zresztą nie wiem, ja ciągle przepraszam, ale myślę, że czas, albo po prostu już przywykliście do tego, że ja nie wrzucam regularnie.
Niestety u mnie sprawa jest tak, że w jednym tygodniu mam mnóstwo czasu, a w drugim nie mam w ogóle tego czasu, albo po prostu mam czas, a nie mam możliwości nagrywania, więc te odcinki nie są regularnie i ktoś, kto jest moim takim stałym widzem, powinien już wiedzieć właśnie, że tak to sprawa u mnie wygląda, aczkolwiek pewnie będę o tym przypominał co jakiś czas, bo jest sporo nowych widzów, także wszyscy powinni być na bieżąco. I w ogóle, nie tak dawno wybiło mi 2500 widzów, już niedługo magiczne 3000 i zbliżamy się, będziemy się zbliżać powoli do magicznych 5000. Przyznam szczerze, że nie spodziewałem się tego wzrostu w tak szybkim tempie, to jest masakra, że kanał o takiej tematyce tak szybko się rozrasta i że moja gadanina jest słuchana, że tak powiem. Bo ja jakiegoś talentu do gadania nie mam, głosu takiego let's playowego też nie mam, o czym często wspominacie w komentarzach, że mam straszny głos. A jednak nie oglądacie, co mi się naprawdę podoba. Jestem z tego niezmiernie zadowolony. I mam nadzieję, że będziecie mnie oglądać dalej. Okej, wiecie co? Tak sobie właśnie pomyślałem i stwierdziłem, że skoro odcinek jest taki dosyć niepewny, bo mogłem w zasadzie zapytać o to na Facebooku, ale zapomniałem, to teraz obejrzycie sobie na speedzie, jak siejemy i się do was odezwę za chwilkę, bo nie ma sensu przedłużać. Napiszecie mi w komentarzach, co dalej, czy wam na kolejnym odcinku to przedstawić, czy zrobić specjalny odcinek informacyjny, to już wiecie, taki fajny montaż i tak dalej, takie wszystko wyeksponowane, gdzie przedstawiłbym wam wszystkie plany dotyczące wersji światowej i ogólnie rozwoju gry. Także ciach i widzimy się za chwilę. We'll be right back.
Okej, więc zasialiśmy rzepak i w następnym odcinku szykują nam się żniwa. Także czekam na opinię, czy cały plan przedstawiać wam w let's playu na następnym odcinku, czy przygotować specjalny odcinek, za którym właśnie ja jestem, bo myślę, że w fajniejszy sposób wam to przedstawię. To by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć!